Witam was wariaty bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ceku. Oto kolejny odcinek z Cities Skyline. No właśnie, na czym my tu, słuchajcie, ostatnio zakończyliśmy. Z tego co pamiętam, to chyba przede wszystkim zaczęliśmy tworzyć nowe rejony. Tutaj właśnie, czy to rejony biurowe, mieszkalne, rejony też takie zagęszczone, rejony handlowe, które właśnie tutaj powstały. Także no, wygląda to całkiem spoko, widzę. Tu mamy rejony biurowe, tutaj nowe rejony mieszkalne, mamy właśnie te wieżowce, kamienice. Także spoko to wygląda. No i dzisiaj, słuchajcie, musimy się uporać z kilkoma problemami, a mianowicie tutaj widzicie, jeżeli chodzi o wynoszenie śmieci, jeżeli chodzi o ścieki, jest z tym zdecydowanie problem. No i też będzie trzeba wybudować może jakieś szpitale, bo tutaj wygląda to nie za dobrze. Okej, może zacznijmy od kwestii związanych z ściekami. Rura ściekowa, to by się przydało na pewno. Od razu tutaj to wstawię, połączę, żeby nie było problemu. No i jest okej. I tu myślę, że będzie git. Dobra, przyspieszę czas. No dobra, jeżeli chodzi jednak o śmieci, może dodatkową spalarnię by się przydało wykupić, wiecie, dodatkowa spalarnia. Gdzieś tam daleko od miasta, niech sobie tutaj będzie. Tu przede wszystkim połączę też drogi, żeby, słuchajcie, mieli łatwiejszy dojazd. Dobra, nieistotne, niech będzie coś takiego. O, i te śmieciarki, które będą przyjeżdżały ze spalarni do niektórych części miasta, po prostu będą miały bliżej. Myślę, że to jest całkiem spoko. A tu mogę zrobić... Zaraz, coś takiego. O, właśnie, chociaż... Powiem wam, że może... A może w ten sposób, o. No i będą mieli trochę lepiej tutaj, wariaty, trochę lepiej będą mieli. Teraz, jeżeli to mamy opanowane, no to może też kwestia, z tego co widzę, kwestia związana z chorobami, czyli szpitale. Na szpital mnie na razie nie stać, bo kosztuje 65 tysięcy, no ale poczekamy jeszcze. Może... Tutaj powiększyłbym jakieś rejony mieszkalne, chociaż tak patrzę, gdzie byłaby taka możliwość. Może tutaj. O! Dobra, niech będzie. Niech będą te kolejne rejony mieszkalne. Tutaj może rejon przemysłowy dobuduję, bo widzę, że jest potrzebny. No i okej, niech tak będzie. Co jeszcze? Na pewno, dobra, no czekamy na pieniądze na ten szpital, wam powiem. Ale tak się jeszcze rozglądnę. Stacja niby straży pożarnej, ale dobra, to akurat bez tego wytrzymamy. Tutaj uniwersytet mam wykupiony. Możemy w sumie też, z tego co już widzę, budować stacje kolejowe dla pociągów. Jest też taka możliwość. Spalarnie. Nie, no chyba na razie nie jest tak źle. Chociaż nie, jest problem, słuchajcie, tutaj z tego co widzę, tak, nie ma tutaj wody przy tej spalarni śmieci. Tak to połączymy, no. I w tym momencie już tam woda dochodzi, więc już nie powinno być problemu. Z tego co widzę. Okej. Jakie jest wykorzystanie śmieciarek? W użyciu jedna na razie, ale to się pewnie zwiększy. Dobra. Mam już 50 tysięcy, pięknie jest. Właśnie. Co by tu należało może wybudować? Może rzeczywiście
tutaj wybuduję jakieś miejsca pracy, tak, o, a tak po prostu, tak. To jest poza miastem, to czemu nie? To może właściwie być rejon handlowy o dużym zagęszczeniu. No damy, bo widzę, że jest zapotrzebowanie na rejon handlowy, niech będzie. No i coś takiego, elegancko. No i rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu. Czekajcie, sprawdzę. No i dobra. Kilka rejonów wybudowałem. Myślę, że to jest całkiem spoko. Ludność zaraz wzrośnie. No, to miasto, powiem wam, że coraz lepiej wygląda. Coraz bardziej jest zaludnione. Fajnie to wygląda, coraz lepiej. Co tutaj jeszcze można poprawić, tak patrzę. Tego tutaj jeszcze brakuje. Tu jest wszystko ok, w miarę. 160 osób tygodniowo mi przybywa, pięknie. No i dobra, słuchajcie, jeszcze chwila i będę mógł wybudować kolejny, no szpital będę mógł wybudować, a ten szpital, no w sumie, w jakim miejscu by się nadawało go tutaj w ogóle wrzucić? Może tutaj, może, teraz tak zobaczę, może w tym miejscu byłby dobry szpital. Aha. Dobra, niech będzie. Tak, i jeszcze dobuduję drogę, żeby jednak tam z tego szpitala mieli troszeczkę bliżej. Tylko jak to teraz ładnie połączyć? Jak to ładnie połączyć, wam powiem, tak się zastanawiam. Żeby tutaj, do tej części miasta mieli bliżej. Muszę się zastanowić, jak to dobrze zrobić. Okej. Taka w ogóle śmieszna droga wyjdzie. Słuchajcie, tutaj nie mogę zrobić, nie mogę dokończyć. Czemu? Co tu się dzieje takiego niedobrego? O, no i tak to wygląda. No, taki zawijas trochę. Ale rzeczywiście, jak ktoś będzie chciał jechać do szpitala, no to będzie miał taki skrót już, nie? Jakby nie patrzeć. Mhm. Aha, no to jeżeli coś takiego jest, no to może jeszcze dobuduję. O. O, no i pięknie. Pięknie to wygląda. W tym momencie mogę właściwie co? Rejon przemysłowy. Chociaż no, rejon przemysłowy jest tu bardzo, widzę, pożądany. Jak na razie. Muszą mieć miejsca pracy ludzie, przecież muszą jakoś pracować, więc okej. Okay. Takie coś zrobimy sobie tutaj. Rejony mieszkalne o większym zagęszczeniu. Dobra, może dodam tam, gdzie nie ma. Tak patrzę. No i pięknie to tu już zagęszczę. To się zaraz wszystko pięknie rozwinie. Oczywiście tutaj muszę doprowadzić zaraz chyba prawdopodobnie elektryczność, też wodę. Dobra. Teraz. Dobra. Dobra, pięknie. No i elegancko. Teraz jest git. Bardzo dużo pieniędzy, jak widzicie, 30 tysięcy już mam na koncie. Zarabiam bardzo duże pieniądze. No 7 tysięcy, no 8 tysięcy, no świetna sprawa, wam powiem, to jest no, rewelacja. Ilu ludzi jest pacjentów? 180 pacjentów, kurczę, tu jest aż. No dużo ludzi choruje. Bardzo dużo ludzi choruje, wam powiem. Także no w szoku jestem, szczerze mówiąc.
No ale to już miasto to jakoś wygląda. To już naprawdę konkretnie. Jeśli tak spojrzę na te rejony, no większych chyba opcji rejonów nie będę miał, chociaż sprawdzę tak z ciekawości. Krematorium i stacja uzdatniania wody. Duże miasto. Zaraz zobaczymy co dalej. Elektrownia słoneczna, port towarowy, pływająca elektrownia atomowa, lotnisko będę mógł mieć. No to właściwie już więcej jakichś konkretnych tych obszarów mieszkalnych nie będę miał. No ale powiem wam, że naprawdę już pięknie to miasto wygląda. Jak tak na to spojrzę, to coraz lepiej. No tych drzew mi szkoda wycinać, żeby nie było, że później będą gadać, że nie ma w ogóle lasów tutaj, w tym mieście. Sprawdźmy, czy mam jakieś niedobory. O, produkcja energii. Produkcja energii już jest coraz mniejsza, będzie trzeba coś dorobić. No jeżeli chodzi o wodę, to tutaj się nie boję. Jeżeli chodzi o odpady... O, zdolność przetwarzania śmieci jest bardzo mała. Pojemność wysypiska, ale o co tu... Czemu tak słabo jest ze zdolnością przetwarzania śmieci? No powiem wam, że będę musiał coś dokupić, no bo jestem w szoku w tym momencie, że przetwarzanie śmieci jest tak tutaj tragiczne. No i teraz zdolność przetwarzania śmieci już jest większa. Troszeczkę to zwiększyłem, ale widzę, że no, że strasznie to słabo idzie, nie? Może tutaj jeszcze drogi połączę w jakiś sposób, żeby te śmieciarki lepiej jeździły. Ale nie, no nie trzeba. No mają tutaj wszystko raczej dobrze. Jeżeli chodzi o zadowolenie jest niezłe. Bardzo dobre. W rejonach handlowych, mieszkalnych świetnie. Tutaj akurat nie mają co narzekać. Chorych jest prawie 700. Pojemność placówek 700. Niedobrze. Coraz więcej chorych. Usługi pogrzebowe. Coraz więcej pochowanych. Ale na szczęście pojemność jest duża, więc tutaj nie mam się o co martwić. No ale z tymi chorymi jest problem. Coraz więcej ludzi choruje. Kliniki raczej nie będę budował, bo to za dużo kosztuje, a miejsc jest tylko 100. Szpital. Miejsc dla pacjentów 65 tysięcy, a miejsc 500. Kurczę, strasznie dużo to kosztuje. O, tu widzę, jest niedobór wody. A dlaczego? A, to takie miejsce. Ciekawe, jak w ogóle będzie wyglądać to miasto finalnie. Finalnie, jak już dojdę rzeczywiście, słuchajcie, tutaj do maksymalnego poziomu, czyli osiągnie populację w liczbie 90 tysięcy. Jestem ciekaw, jak to rzeczywiście wtedy będzie wyglądać. Może nie jestem jakimś fantastycznym budowniczym, ale słuchajcie, no jakoś to miasto żyje, więc chyba nie jest najgorzej. No dobra, wariaty, słuchajcie, w tym odcinku z mojej strony to wszystko. Ja generalnie wam życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście nie zapomnijcie o łapkę w górę, a także o subskrypcjach. To taka informacja dla nowych osób, dlatego że wtedy żaden odcinek was nie ominie. Najlepiej taka subskrypcja z dzwonkiem, no to w ogóle już będziecie dostawać powiadomienie, no i będzie wtedy elegancko. Także ja wam życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.